A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy klikacz z Hearts of Iron 4, kampania III Rzeszy. Cały czas dosyłamy nasze dywizje do Ameryki Północnej, żeby przygotować się do wielkiego starcia ze Stanami Zjednoczonymi. Tu widzę, że jest kolejna pełna, gotowa armia, trzeba ją tylko podesłać, oraz nasza nowa armia pancerna już dopłynęła do Nowego Świata, super, więc stwórzmy jej linię frontu. Gdzie tu nie ma jeszcze wojsk pancernych? Halo, halo, pokażcie mi moje dywizje. Tu widzę, że nie ma pancernych, nawet widzę, że jedna konnica się ostała. Dobra, super, to rzucimy tą jedną dywizję tutaj na środku pancerną, jak najbardziej wskazana, bo tu widzę, że jest dużo pancernych. Tutaj nie ma w ogóle, więc myślę, że tutaj tą linię frontu może jak najbardziej sobie zabezpieczyć. Powiedzmy coś takiego. Ta dywizja pancerna. Drogi się budują, żeby było zaopatrzenie szło, więc o to martwić się nie musimy. Jedyne, co mnie martwi, to, że nie możemy pokonać tej kolejnej Australii. To mnie już troszeczkę zaczyna irytować. No, ale będziemy próbować dalej. Dobra, widzę, że tutaj na razie sobie odpuścili. Weźmy tą jedną dywizję. Ja bym chciał, żeby ona bardzo szybko odbiła te porty, bo nie po to je budowaliśmy, żeby teraz to przeklęci Australijczycy sobie zatrzymali. Okej. Okay. Mordo, atakuj na południe. Ty też atakuj. Co my mamy? Co to jest? To jest bombowiec strategiczny, czy co to jest? Folke. Co to się zbudowało? Folke. Było chyba to, tak? Nie. A, to, tak? Tak, to jest nowy bombowiec strategiczny, super. Tu widzę, że nawet można odrzutowy bombowiec strategiczny, ale na razie nas nie interesuje. Ciężkie myśliwce to ja całkiem olałem, więc nie ma co się o to martwić. Czemu chcemy robić radary? Nie, myślę, że radarów robić nie musimy. Tu widzę, że wszystko moglibyśmy syntetyczną ropę się bawić, ale nie chcę. Dobra, róbmy sobie na razie marynarkę, skoro nic lepszego do roboty nie mamy. I można zmienić produkcję myśliwców, znaczy samolotów. Bombowiec strategiczny. Tak, bombowiec strategiczny i ja bym chciał, żeby to był bombowiec strategiczny czwóreczka. Nie, trójeczka? Trójeczka, okej. Okay. Jedną linię mogę zrezygnować, bo nie potrzebujemy aż tyle, to nam oczywiście zwolni troszeczkę fabryk. Nie zwolnił, okej. Okay. No ale więcej myśliwców jak najbardziej będziemy mogli dorzucić, żeby to jakoś wyglądało. Okej, okay. Mamy cztery atomówki, można by je gdzieś pozrzucać. Mordo, atakuj dalej. Czemu? Aha, bo jest problem z opatrzeniem, pewnie dlatego nie możecie się przebić dalej. No dobra, będzie ciężko, będzie ciężko. Ta dywizja idzie tutaj, jedna idzie tutaj, ok. Melbourne się trzyma, tak, Melbourne się trzyma cały czas, super, tu by się również przydało coś podesłać, bo widzę, że mają problemy. Tą jedną dywizją spróbuj coś tam podziałać. Czy ja mam jeszcze jakieś tu dywizje w zasięgu? Ups, może być problem, bo widzę, że nie mam już tu żadnych dywizji więcej. Okej, okay, dobra, damy radę. Może stąd troszeczkę bym zabrał z tych dywizji, bo może tu być problem z zaopatrzeniem. Ja zabiorę troszeczkę i prześlę je tam do Melbourne. Chodź tutaj, chłopie. Do drogi chyba wrzuciłem do budowy, już nie pamiętam. Nie, tu nie mogę budować, no właśnie. Nie wiem, dlaczego tu nie mogę budować, a tu mogę. No dobra, no skoro tak mi mówią, no to niech tak będzie. Tu miałem jakieś dywizje? Nie, nie mam. Gdzie są te wszystkie moje dywizje? Cholera jasna. Tu są jakieś dywizje. O, widzę, że tu się przebiliśmy. Super, daj mi połowę z tego i płyńcie do Melbourne. Z pomocą. Natomiast te trzy dywizje niech płyną tutaj z pomocą. Super, super. Okej, okay, ty miałeś tu zaatakować. Aha, może bym otrzymał, lepiej by to wyszło. Znowu wolne stocznie. No jak to się dzieje? Tyle tych stoczni wolnych się robi, że to jest niemożliwe. Pancernik, krążownik. Robimy te niszczyciele? Czy ja wrzuciłem do budowy niszczyciele? Pancernik? Robimy dwa pancerniki jednocześnie. Chyba nie wrzuciłem tych niszczycieli, miałem wrzucić. Okej, okay, no dobra, rób mi te niszczyciele. Okej. Okay. Okej, okay, one się robią. Tu widzę, że już wsparcie jakieś płynie, te Japończycy coś podesłali, super. Tu może być problem, bo faktycznie może przesadziłem z tymi dywizjami, dlatego jest tak ciężko to przepchać. Okej, okay, tu widzę, że ładnie to idzie, zdobywamy teren, fajnie. Ty chodź tutaj, ty masz się bronić w tym porcie, masz stać i nie dopuścić, żeby nam port odcięli. Tylko pewnie, że jak dalej pójdę, to oni znowu cię gdzieś na plecy wbiją i będzie problem. 200 samolotów, super, wrzuć mi tu jakiś bombowiec taktyczny. Może być i bombowiec taktyczny, daj mi 200, bo jest takie małe lotnisko, więc niech będzie 200. Okej, okay, a wam trzeba by coś pozmieniać, nie? Czy może bez tego? O, coś takiego. Okej, okay, no, można, okej. Okay. Niech to sobie tutaj lata, pływa i niszczy wszystko. Ty spróbuj może troszeczkę ich tam przebić się. Te dywizje tutaj idą. Ty chodź tutaj teraz, tutaj i tutaj. Coś takiego sprytnego zrób, okej. Okay. Mhm.
Tu widzę, że natarcie się zatrzymało, szkoda. Tutaj również stoimy, tu zaraz powinno wsparcie dopłynąć do Melbourne. Okej, jak to wygląda tutaj? Tutaj widzę, że również pchamy powolutku. Super, dopchamy się do końca i też wycofamy stąd te dywizje, bo one są tutaj niepotrzebne. Aha. Serio, Japończycy coś tutaj chcą podrzucić, czy nie? Bo mi się wydawało, że gdzieś płynęli w tym kierunku. No nie wiem, zobaczymy. O, widzę, że Syjam też coś podsyła, no ale to znów będzie problem z zaopatrzeniem, bo znów tyle tych dywizji napchacie. Gdzie są te dywizje? Ta dywizja jest tutaj, okej, okay. A ty jakie masz zaopatrzenie? Parlament brytyjski obraduje nad interwencją w Skandynawii. What? Skandynawia to już jest część Imperium Niemieckiego, więc nie ma nad czym obradować. Moglibyśmy się przebić, ale tu jest za mało dywizji. Widzę, że jest problem z zaopatrzeniem. No i dalej w tą cholerną pustynię, tym tutaj gorzej z zaopatrzenia. Tu nie mogę budować, cholera. Ale tu widzę, że się przebiliśmy. No super, jakbyśmy się udało nam się tutaj na południe przejść. O, do tego portu, super. Jedną dywizją byśmy poszli w tą stronę. Jedną dywizją w tą stronę. I z tych 9 jeszcze jedną bym posłał tutaj. O, coś takiego. I spróbuj coś takiego zrobić, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Jeszcze jakieś wolne dywizje, żeby popłynąć do Ameryki. Tu widzę spadochroniarzy, tu widzę masę piechoty morskiej, tylko że ja już z niej nie skorzystam zbytnio. Bo do Stanów Zjednoczonych to nie mam... Chociaż jakbym ją wziął... No niby stąd chciałem się desantować, no ale jak zobaczyłem, jaką flotę ma Ameryka, no to raczej troszeczkę ciężko będzie nad tym myśleć. Oni mają odszacowana siła marynarki w liczbie okrętów 307, 381, my mamy 94, no to... Proszę ja was, z czym do ludzi. Okej, okay, co to płynie? A, to są moje pancerniki, okej. Okay. I co, wypchnęli nas Beber? Cholera jasna, wypchnęli nas. No to niedobrze, bardzo niedobrze. Fatalnie bym powiedział. Okej, okay, te dywizje tu się powoli przemieszczają. Problem jest właśnie z tymi zaopatrzeniami. No to jest największa nasza bolączka. No, możesz spróbować, no, ale niewiele da to natarcie. Tu widzę, że nawet Syjam się dropnął. Super. No dobrze. Nie. Nacjonalistyczna Hiszpania? No niech będzie, no ale no, to zawsze jakieś tam małe zaopatrzenie od portu, tylko problem jest, że dróg tutaj nie ma. No już może mogę. No, tu nie mogę, bo jest napisane... Nie może powstawać na obcym terenie, no ale... Tu już mogę, no to już jest inna Australia, to już jest nasza Australia, nie obca. Super, naprawdę super. Okej, tu widzę nawet jakąś portugalską dywizję ekspedycyjną. Ciekawe. Powoli nas osaczają. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Spróbujcie się przebić. Dajcie radę? Mam nadzieję. Tak, nie, no to serdeczną atomówką po twarzy i od razu lepiej, dobra. Lotniskowie, zorganizowanie, super, dajesz mi to. To się na pewno przyda. O, leci, 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 będzie zrzut atomóweczki, będzie, będzie, boom. No i od razu lepiej, piękne rzeczy. Okej, okay, tylko że pewnie jak straciliśmy Melbourne, chociaż nie, dalej mogą kapitulować, no dobra. Naprawdę, chciałem już zamknąć temat Australii. Dobra, wy spróbujcie tu już dopchać do końca. Z 6 dywizjami nie zająć Rabul. Okej. Okay. Dobra, przebiliśmy się, fajnie. Teraz trzeba zaatakować z tej strony. Jak nie, to całą Australię spalę do ziemi atomówkami i się skończy śmieszkowanie. Ja bym was chciał wrzucić do jednego generała. Zrobić mu plan natarcia, coś ten deseń. No i realizuj. Możesz nawet agresywnie to zrobić. Okej, daj mi zmotoryzowaną. Żeby ona bardzo szybko pojechała tędy. I spróbowała to zrobić to, co wtedy się nie udało, czyli szybko zająć ich stolicę. Okej, okay, mamy połączenie z południem, super, to dobrze, to dobra wiadomość, to odcięliśmy sporo dywizji, nie mają portu, więc teoretycznie powinni mieć zaopatrzenie, no to na to z drugiej strony nam powinno tutaj troszeczkę zaopatrzenia przybyć. No już lepiej to wygląda. Spróbuj się przebić. To nie ma sensu. Okej, okay, ale tu na południu możemy próbować, tą jedną dywizją możemy pchać w tę stronę. Okej, okay, no dobra, jakoś to wygląda, jakoś się trzymamy. Super, może być. Może być, mi jak najbardziej pasi. Kolejna atomówka? O, czemu nie? Nie pogardzę. Jak mamy przyspieszyć koniec wojny, to jak najbardziej. Co my teraz robimy? Teraz robimy autostrady w Ameryce Północnej. Super. Okej. Okay. Niech będzie. Oho, widzę, że tu mają jakieś dywizje, tylko żeby mnie teraz nie znów nie odcięli. Się podjarałem. I mi odetną. 6 dywizji fajnie było, jakby się szybko przebiły.
To by dużo nam pomogło. Utrzymali się w tym porcie. Utrzymali się. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Idzie na tarcie. To weź mu pomóż, chłopie. Widzisz, że się męczy z tej strony, a ty stoisz, że się gapisz, no. Ach, zero myślonku. Zero, zero, zero. Okej, dobra. Tutaj się przebijamy. Dobrze, ale ja chcę iść na wschód. Na wschód, w stronę ich stolicy. Okej, dobra. Spróbuj tu wejść. Tymi 6 dywizjami przebij się w tę stronę. Dobra, ile wy macie dywizji, żeby tak... Czekajcie, zobaczę to tak. Macie 83 dywizje, no spoko. A ile ja wysłałem do podboju? No bo widzę, że jest ciężko, idzie, a mają 80 dywizji. My mamy tutaj 10, 30, 33, 35, 39 dywizji na 80. No dobra, i to jeszcze nie są moje, to nie jest żadna moja dywizja. To wszystko to jest japońskie, więc... widać, że idzie ciężko. Jakbym tu wrzucił, nie wiem, moje pancerne Wehrmachty, SS Division, to byłoby od razu przyjemniej. Dobra, atakuj cały czas. Nie dawaj im ani chwili wytchnienia, ty też cały czas pchaj, 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 non-stop. Okej, ty zaatakuj z tej strony, ty mu pomóż od północy. Tymi dywizjami możesz, chociaż nie, wybrzeże połowę misia. T5 może zaatakować z tej strony, okej, widzę, że już powoli, powoli nabieramy rozpędu, to dobrze. No, tu ciężko jest i niebezpiecznie, bo mogą nam w każdej chwili się wbić. Okej, ale tu jest blisko, żebyśmy się połączyli, tylko że znów... O, no właśnie, to co mówiłem, zaraz znów się pojawi jakaś dzika dywizja, która nas odetnie. Wracaj, wracaj, wracaj w tę stronę. Okej, daj mi jedną jeszcze dywizję. Zaatakuj ich tutaj. Tak jak mówiłem, okej, dobra, trzymamy się. Tu mu pomóż, bo chłopak się męczy. Ty też pomóżcie. Ty możesz atakować dalej, okej. Spróbuj zająć to Melbourne, które potraktujemy atomówką. Nie mamy w pobliżu lotniska, żeby tu coś mogło dolecieć. To niedobrze. Bo bym zrzucił taką atomówkę na Melbourne i byłoby śmiechowo, haha. Okej, tu widzę, że nawet Włosi się dropują, dobra. To już coś. Każdy drop to bliżej do zwycięstwa. Super. Ty miałeś tu cały czas atakować, okej. Ty możesz pchać w tę stronę, ty spróbuj tu zaatakować. Jak nie idzie, ta atomówka idzie. Ty możesz tu spróbować. To samo. Tutaj również profilaktycznie na wszelki wielki. Tu widzę pustą prowincję, możesz zaatakować. Atomówki lecą. Aha, też tu niewiele zrobiły. No bo to jest zaopatrzenie, jak nie mają zaopatrzenia, to nawet nie będą atakować. W tym jest problem. Cały czas idź. Wydobycie czwóreczka. Coś tu jeszcze możemy zrobić sensownego? Nic. Okej. Okay. Tu widzę, że jesteśmy do tyłu z bronią wsparcia. Nie wiem, dlaczego ja tego nie robiłem. Nie zauważyłem, czy co? Zaatakuj tu, ty tu. Ty się nawet wycofujesz. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Powiedziałbym, że wręcz, że to fatalnie. No, a tu już jest zasięg na atomówki, a tu, a w Melbourne to nie było. No, przykre rzeczy. Okej, okay, tu nie ma co zrzucać, bo wam nie wyjdzie. Poczekaj chwilę, tu się przebijemy. Okej. Okay. Tu widzę, że jeszcze jakaś atomówka poszła. Spoko. Spróbuj ich uratować. Okej. Okay. Tymi dywizjami leć tu, ty tutaj. Spoko. Massacration Annihilation. Jak tam nasze dywizje... Jakaś bitwa morska? Jakieś okręty podwodne. Czy pewnie floty nie macie? Coś tu dopłynęło nowego? Co to jest? To jest kolejna armia piechoty. Okej, okay, piechoty to ja bym wrzucił tutaj, bo to są same pancerne. Zrobimy wam linię frontu. Powiedzmy coś takiego. I masz atakować w tym kierunku. Cię wrzucimy do Ameryki. To wszystko, to wszystkie te dywizje są w Ameryce? To jest w Ameryce. Też jest w Ameryce. O, tu jest jedna w północy. Przeniesiemy ją do Ameryki. Spoko. I to wszystko też jest w Ameryce. No spoko. Tu mamy jakieś 206 dywizji na kontynencie amerykańskim. Dla porównania Amerykanie mają tych dywizji, nawet mogą mieć 500, więc będzie zabawnie. Zwiat czwóreczka, super. Zrobimy sobie milicję, może nie, kompanie techniczne mogą się przydać. Jak najbardziej. Nieodczytany wynik bitwy morskiej. Jakieś malutkie okręty i topimy. Jak to wygląda? Pomóż im tutaj. Okej. Okay. Ty spróbuj się przebić, żeby było połączenie już lądowe. Okej. Okay. Tu jest pusta prowincja, możemy wejść. Ty możesz dobić tą prowincję.
Okej, no to mniej więcej zachód kontynentu mamy ogarnięty. Jakby na to nie patrzeć. Ty dopchnij to, ty tu. Dobrze, dopchniemy to do końca, ten zachód, i będziemy tylko iść na wschód. O, super, tu widzę, że coś się przebiło. Fajnie. A tu już średnio idzie. Niedobrze. Coś tutaj. Ty zaatakuj z tej strony. Okej. Dobra, jakoś się trzymamy. No tu jesteśmy tak blisko, ale to jest za mało dywizji. Chciałbym, żebyś ty właśnie doszedł i pomógł im od tej strony. To by może jakoś to pomogło. Mogę już tam budować na północy te drogi? O, teraz to mogę. Dobra, budujemy. Buduj wszędzie te drogi. Halo, halo? Drogi, 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 żeby zaopatrzenie szło. Okej, niech to się naprawia wszystko, niech się buduje. Jak będzie zaopatrzenie, to ofensywa będzie mogła bardzo szybko ruszyć. Okej, ty tu cały czas atakujesz, super. Ty też, ty idziesz w tym kierunku. Ty ich tutaj zmasakrujesz już do końca. Super. Ty tutaj walczysz, czy nie walczysz? Tak średnio walczysz. Są jeszcze jakieś dywizje, które nic nie robią po swoim życiem. Chodźcie tędy, spróbujcie. Tu jesteście w pełni wyposażone. Macie pełno zaopatrzenia. Chodźcie tędy i tędy. Po co tam naokoło? Spróbuj się teraz przebić. Ty tutaj idziesz, spoko. To są jakieś syjamskie dywizje. Czemu ty się wycofujesz, mordo? Widzisz, że tu idzie atak z tej strony. Zaatakuj z tej strony, z tej strony. Jeszcze atomówkę wrzucimy i będziemy atakować z każdej strony. No, można, można. Wspomóż, wspomóż. Poszło. Wow, pięknie, pięknie. Dobiliście już to? Mordy, mieliście to dokończyć już całkowicie. Dobra. Dobra, już te dywizje, te większe, można by stąd wycofać, bo one tu się po prostu męczą tylko. Już możecie, tu w sumie te 5 dywizji też możemy posłanym tam iść. Okej, okay, no. No i widzicie, tak ciężko było się desantować, a teraz mamy już pół kontynentu nasze. Tylko, że to jest to pół kontynentu niezamieszkany. Głównie chodzi o to, żeby zdobyć ten cypelek tutaj ze stolicami i większymi miastami. Ale wszystko na spokojnie, zaraz to zrobimy. Skapitulują i będzie koniec wojny. Koniec, całkowity koniec. Czy przebiliśmy się? Jeszcze się nie przebiliśmy, cholera jasna. Mordo, mówiłem, żebyście atakowali z trzech stron, by znacząco pomogło. Okej, to jakaś pojedyncza prowincja. Idź, ty też możesz atakować tę stronę, ty tutaj chodź. Już nie chcę się nawet bawić w te rysowanie planów, bo to jest już praktycznie i tak wygrane. Ty zostań w tej prowincji. Okej. Mhm, tu powoli natarcie idzie. Ty stoisz, nic nie robisz, a mógłbyś atakować. Mógłbyś wiele zdziałać w swoim życiu. I serdeczna atomówka na twarz. To lubię. Okej. Zdobądźcie tą prowincję, będzie połączenie już całkowite. Dobrze. Teraz ty spróbuj. Nie, no nie masz co próbować, za dużo dywizji tam jest napaćkanych. Chodź tutaj nawet na wszelki wielki. Jakby nam się chcieli wbić od drugiej strony. Okej, te dywizje wszystkie można. No, powiedzmy, że w tym kierunku niech idą. Spoko, widzę, że nawet Hiszpanii coś podrzucają, a tutaj Syjam został odparty z tego portu. No szkoda, ale tak się zdarza. Cały czas jest problem z zaopatrzeniem w Ameryce? No, cały czas. A kto jest z infrastrukturą? A jeszcze się robi ostatni poziom. No już więcej wam tutaj nie zrobię, chyba że porty jeszcze, to co to mogę wam zrobić? Czy tutaj byśmy port... Nie, no tu jest dziesiątka. To powinno starczyć z zaopatrzeniem. Nie wiem. Ale powiem wam, że Australia stwarza większy opór niż ten Zjednoczone Królestwo, niż Anglicy. No spoko. Weź ich zaatakuj, bo widzisz, że chcą się przebić. Ty chodź tutaj. Okej, tu idzie natarcie. Ty zaatakuj z tej strony, ty im pomóż tutaj. Dobra, tu idzie natarcie, okej. Tu możesz nawet ich troszeczkę pomęczyć, chociaż możesz ich nawet odciąć, to by było niegłupie. Okej, okay, no można, można. Zaatakuj Melbourne. Okej. Okay. A ty lecisz od razu na stolicę. W końcu musi się udać nam dotrzeć. Tutaj niestety nie mam już zasięgu, jeżeli chodzi o strategiczne bombowce. Musiał gdzieś tu lotnisko na szybko zbudować. No i cholera, znów jakaś zagubiona dywizja się znalazła. I
wkurzają nas. Dobra, chodź tędy, chodź tędy. Chodź mu nawet pomóż. Okej, wy wiecie co robić. Ty też mógłbyś troszeczkę się ruszyć. Ty idziesz tędy, potem idź tędy. Okej. Niech tak będzie. Dobra, mamy Belbern, fajnie. Możesz to dopchać. Niech będzie, wychodźcie do Canberry, dwie z prowincji. Jedną dywizję zostaw, jakby chcieli nas odciąć. Możesz się nawet wycofać na wszelki wielki, bo nas odetną. O, dobra, jest lotnisko. Mamy to lotnisko? Mamy to lotnisko. Wrzuć mi trochę strategicznych. Ile to jest samolotów? Aha, ono jest zniszczone. No dobra, jest 0 na 0, więc nic tu nie wrzucę. Żadnego samolotu. No dobra. Ale po zajęciu Canberry chyba Sydney powinni skapitulować. Chociaż może sama Canberra wystarczy. Zaraz zobaczymy. Gdzie ty płyniesz, mordo? Ej, wracaj, wracaj, wracaj. Gdzie ty płyniesz? Gdzie on wziął i popłynął? No? Wziął i spierdziela. To za koleś. Dobra, oni się właśnie wycofali z Canberry. Wow, widzę, że tu mają nawet jakieś umocnienia ciekawe. O, znowu wsiadłeś na ten okręt? Wracaj do portu. Wziął i uciekł. No nie wierzę. To za koleś. Już? Ja bym wolał, że... No i wziął. Dobra, płyń gdzie chcesz. Aha, dobra, wrzucili coś do stolicy. No dobra. Ty chodź tutaj. Ty możesz zaatakować w tym kierunku. Okej. Okay. Niech będzie. No, zdobądź tą ich przeklętą stolicę. Okej, okay, i proszę ja was. Pierwszy poziom, ale góry, więc mieli tak duże busty do obrony. I proszę państwa, mamy stolicę i będzie kapitulacja, czy nie? Gdzie przenieśli swoją stolicę? No naprawdę, tam. Dobra, leć do Sydney. Tam jedną dywizję wyślij tu, a jedną zostaw tutaj. Chyba, że skapitulują i tak. Nie no, muszą skapitulować, no nie wierzę, żeby mieli taką dużą jedność narodową. Dobra, wydobycie 5 i nie ma kapitulacji. Cholera. Jak oni mnie irytują. Dobra, wrzuć mi to. Wolne stocznie, wrzuć mi... Lekki krążownik. Niech się robi. Chociaż ty tak zniszczone stocznie, ale niech będzie. Okej, okay, atakujemy. Nie atakujemy, więc przydałoby się, żebyście atakowali. Widzę, że Włosi wszystko wrzuca tu dywizję. Korzysta z faktu, że zacząłem. Znaczy nie, bo może te trzy dywizje lepiej tu wysłać. Że zbudowałem infrastrukturę i zaopatrzenie już jest jako takie. Budują się drogi? Tak, budują się. Nawet może tu więcej powiem. Australia. W końcu! Koniec! Udało się po ilu 7 latach wojny, bo mamy 46. Australia kapituluje. Wspaniałe wieści. Dobra, teraz konferencja pokojowa. Dobra. Ach, długo na to czekałem. Co my chcemy? Przede wszystkim chcemy tereny Polski. To oczywiście bierzemy w pierwszej kolejności. Halo, po cała Polska. Po drugie, chciałbym całą Holandię razem z koloniami, więc może ją sobie zrobimy. Może przede wszystkim tak, Luksemburg. To też możemy wziąć. Legionowa Bułgaria, gdzie jest Holandia? Jest. Zajmiemy wszystkie regiony, bo ja chcę głównie kolonie, dlatego że oni mieli tutaj ogromne ilości gumy, więc to z chęcią wezmę. Całą Francję bym... Znaczy całej Francji nie biorę, bo są kolonie, więc weźmiemy tylko tą europejską część. Mhm. Poproszę to wszystko. Tak raczej mi nie starczy, żeby w jednej turze zabrać to, co chcę. Okej, okay, ale powinno styknąć, żeby zabrać jak najwięcej. Spoko. Co bym chciał? Mogę zabrać całą Belgię. Belgia miała sporo tutaj tu w Afryce. Weźmy tak, weźmy na razie całą Belgię. Weźmy cały Luksemburg. Weźmy całą Jugosławię. Mhm. Szwajcarię bym całą też zjadł. Spoko. Węgry. Rumunia? Gdzie jest Rumunia? To wszystko było w koalicji alianckiej. Tyle krajów, Boże, ile to czasu my podbijaliśmy. Dobra, Rumunia. Gdzie jest Rumunia? Halo? Rumunia. Gdzieś wyżej będzie, bo na początku dołączyła do aliantów. A tu jest Rumunia. Zajmij wszystkie regiony, dziękuję. Co my chcemy jeszcze? No na pewno chcemy, mogę jeszcze brać? Mogę, dobra. Na pewno chciałbym Wyspy Brytyjskie bez kolonii. Mhm. Ok,
Okej. No i przy okazji Irlandii, żeby to już ładnie wyglądało, żeby się nie męczyć. Spoko. Przede wszystkim chciałem tak Grecję. Całutką Grecję, razem z Atenami. Pamiętam, jak był wyścig do Aten i Włosi przeklęci nam ukrali Ateny. Chciałbym Bułgarię. Chciałbym Turcję. Super. Jeszcze a propos surowców, chciałbym Szwecję. Okej. Teraz tak, potrzebuję Iraku. Teraz chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej ropy. Iran też bym zjadł. Arabię Saudyjską. Mam coś takiego? Turcja, Litwa. Gdzie jest Arabia Saudyjska? Jest Arabia Saudyjska. Zajmij wszystkie regiony. Przy okazji tutaj bym zabrał, to bym zabrał, to bym zabrał. Żeby już ładnie wyglądało. Okej, okay, mamy to. Kanał Suezki jak najbardziej chciałbym. Tutaj, żeby było połączenie, to już zabierzemy wszystko razem z Palestyną, Izraelem i Jerozolimą. Haha, żeby było zabawnie. Okej, okay, coś takiego. Spoko, to należy do nas. Maltę bym zabrał, bo Włosi nie mieli tego zdobyć. Halo, Maltę bym chciał. Dziękuję. Korsykę też wezmę dla siebie. I teraz tak, potrzebuję to, Litwę weźmiemy. Kolonie, czy ja jeszcze potrzebuję jakieś ciekawe kolonie? No, Singapur mógłbym zabrać. To bym mógłbym zabrać, żeby była cała wyspa. Francuskim do Chiny. A już nie mogę nawet. No dobra. Bez tego. Bez tego. Wow, za dużo i tak już zabrałem. Dobra, to już Korsykę im daruję. A, też za dużo. To nie no, Malty bym zostawił. Serio, aż tyle zabrałem? O, no, tego w ogóle nie potrzebuję. Czego jeszcze mogę zrezygnować? Dobra, zrezygnujmy na razie z Litwy. A Litwy już mogę. Nie mogę, dobra. Koniec której teraz modlimy się, żeby żaden kraj nie zrobił czegoś głupiego, w stylu tak jak tutaj mamy na wschodzie Rosji. Koniec który. Co się stanie? Okej, okay, co wy zrobiliście? Wy zrobiliście... Okej, okay, wy przejęliście prawie całą Afrykę. Spoko. Naprawdę musieliście mnie odciąć. Okej, okay, ale nic głupiego chyba nie zrobiliście. Przynajmniej przed mi nic nie wyzwoliliście. Wzięliście same jakieś tam badziewne terytoria. Teraz mógłbym pominąć, żeby w następnej turze mieć więcej punktów, więc pominiemy jedną turę. Okej, okay, co wy zrobiliście? Kaszmir, Punjab, wzięliście troszeczkę tutaj, spoko. I teraz co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał... no to bym chciał sobie zabrać. To mam, spoko. Korsyki nie zabraliście, no to ja zabiorę. Jak dajecie, to biorę. Okej. Okay. Gibraltar mogę sobie wziąć. Halo, Gibraltar? Dziękuję. Dokończymy tutaj sprawy europejskie i potem będziemy myśleć dalej nad koloniami. To, co chciałem zabrać, to już zabrałem, jeżeli chodzi o kolonie głównie. Okej, okay, tu już dokończymy, żeby to miało ręce i nogi. Dziękuję, to też poproszę. I to. Super. Okej. Okay. Islandię można by zabrać, Grenlandię jak najbardziej. A i no i oczywiście Kanadę, no bo tutaj jest cała nasza infrastruktura. Jakby ktoś mi to zrobił albo stworzył jakąś marionetkę głupią. Przede wszystkim potrzebuję to, co graniczy z USA. Okej, okay, coś takiego. Tu już możemy resztę zabrać. Super. Mhm. Co jeszcze można by zabrać? Czy ja potrzebuję tych kolonii? Dobra, weźmy te kolonie tutaj. To może być jakaś baza wypadowa. To jest mi niepotrzebne. RPA. Madagaskar możemy sobie wziąć. W Indii też było troszeczkę surowców. Możemy to zabrać. Pamiętam, gdzieś tutaj na tym wybrzeżu były surowce. Więc możemy to sobie pozabierać. Okej, okay, jeszcze mamy punktów. Dobra. Dajemy radę. Szkoda, że nie można na to nałożyć mapy surowców. Bym się bardzo ucieszył. Aha, tu już za dużo. Dobra, to z Nepalu zrezygnujemy. Coś takiego? A to może jeszcze? Nie. Cokolwiek? Malutka prowincja? Nie, dobra. Afryka? Jakaś jedna prowincja malutka? Wyspy jakieś? Coś jeszcze mogę wcisnąć? Nic, kompletnie nic nie mogę już wcisnąć. Nawet za cztery? Nawet za cztery, no dobra. Koniec tury. Niech to przeliczy wszystko.
Okej, co wy zrobiliście? Przejęliście nadal jakieś inne dziwne kraje, o których nie mam pojęcia. Carstwo Indyjskie. Okej, tutaj Tybet wzięliście troszeczkę. Spoko, to ja wezmę resztę Holandii. Resztę tego. Spoko. A nie, chyba żebym pominął znów turę i bym zabrał resztę. To inaczej. Z tej tury też pominiemy. I następnej będziemy mieć więcej punkciorów, bo to jakoś przelicza dziwnie. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale działa tak, że dostajemy wtedy troszeczkę więcej niż powinniśmy dostać. Tylko ryzykujemy, że nam coś zabiorą. Okej, oni zajęli sobie Butan, to my zabieramy tutaj resztę. I widzicie, możemy więcej dzięki temu zabrać. Nową Zelandię zjem. Te wysepki również. Halo? Wysepki. Proszę. Dziękuję. Te wysepki teraz trzeba jeszcze te pojedyncze klikać i wybierać, tak? No dobra. Co jeszcze? Aniu ziemi do Chin. Oj, to niedobrze, teraz wziąłem. Hongkong? O, Hongkong mogę sobie wziąć. Japończycy nie chcieli? Dziwne. To jak nie chcą, to ja wezmę. Spoko. Te wyspy Malediwy też wezmę, dziękuję. Tutaj te jakieś dziwne wyspy Kuka i nie wiem jak, nawet jak się nazywają. Okej. Spoko. Wyspa kolejna. To poproszę. O, tu jeszcze w Afryce coś się stało. Też wezmę. Jak dają, to biorę. Jestem prostym człowiekiem, jak dają, to biorę. Dawaj. Dziękuję. To poproszę. Okej, tu coś ciekawego jest do zabrania. Na Karaibach możemy pozabierać, spoko. Okej, jeszcze zabierzemy to, super. Też zabierzemy i coś jeszcze do zabrania. Chyba wszystko zabraliśmy, co mogliśmy, czy nie? Przynajmniej już nic więcej nie widzę. A, tu jeszcze jest cholera. Okej, już jestem, przepraszam za ten malutki przeskok. Jak tu się dzieją takie ważne rzeczy, to ktoś mi spami telefonami. Dobra, tu akurat widzę, że jakaś jeszcze wysepka do zabrania. Coś jeszcze? Cholera, no nie wiem, czy coś jeszcze mogę zabrać. Czy coś jeszcze jest do zabrania? Od tego zacznijmy. Już nic nie widzę sensownego. Tu już wszystko zabrane. Te wysepki pewnie jakieś gdzieś małe się ostały i w tym jest problem. O, tu wyspa! Taka wielka, jej nie widziałem. Dawaj. Dziękuję. Coś jeszcze? Dobra, załóżmy, że wszystko, co już miało być do zabrania, jest zabrane. Koniec tury. Gotowe. Proszę ja was. I co my mamy? Ktoś stworzył Chiny? What the fuck? Czy mi się wydaje, czy tutaj ktoś widzę, że ktoś stworzył Chiny? Komunistyczne. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale zaraz zobaczymy. Coś pięknego. Dobra, zobaczmy na mapkę. W całości. Zatrzymajmy. Wow, Imperium Dziobaka. Spoko. Spoko, że Imperium Dziobaka zebrało nam całą Australię. Spoko. Tutaj mamy troszeczkę terenu. No, wygląda to nawet całkiem. Włosi widzę, że zabrali całą Afrykę, zabrali też kanał Suezki. No, dziwne, że tylko... Nie, chyba wydawało mi się, że brałem Kair, no ale spoko, przynajmniej Aleksandrii mam. Hehe, mogę ich denerwować. No spoko, po tylu latach w końcu udało się. Mamy 10 sierpnia 46. Wojna trwała prawie 7 lat z Brytolami i całymi aliantami. Ale to już jest historia, to już jest przeszłość. Teraz pozostało nam do zdobycia tylko Stany Zjednoczone i myślę, że kampania będzie zakończona pełnym sukcesem. Chyba, że moglibyśmy się jeszcze pobawić jakieś wojny z Japonią i Włochami, ale to myślę, że się nad tym zastanowimy. Okej, dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Cześć, trzymajcie się. Na razie.